Jestem szczęśliwy, że mogłem właśnie poznać twórczość Roberta i rzutowało to na moją osobowość, no i że powstał zespół właśnie. Ja mogę tylko dodać od siebie, że jako najmłodszy załogan w tym zespole, już jako dzieciak miałem tę okazję, tudzież zaszczyt, poznać twórczość Izraela stricte i pamiętam jak dziś, że jako mały dzieciak słuchałem płyty Biada, sześcioletni dzieciak i to była moja ulubiona płyta. Znam te wszystkie teksty na pamięć do dziś i zrobienie po prostu numeru Kapłani Szatana to była oczywista rzecz. To się po prostu, to musiało nastąpić w związku z zaistniałą sytuacją. Wielki szacunek i wielki respekt dla twórczości Roberta Brylewskiego. Tego się nie da opisać słowami, jak wielka to jest strata dla sceny alternatywnej w naszym kraju. Ale wiem, że twórczość Roberta na pewno przetrwa i za wiele lat będzie szanowana i wspominana, bo to jest po prostu dziedzictwo naszej kultury. Taka jest moja opinia. Nic więcej dodania nie mam. Z tej strony stanę. No ja Roberta szanuję przede wszystkim za wszechstronność, jakby on w pewnym sensie wyprzedzał swoją epokę jako chyba jeden z pierwszych dubował w ogóle analogowo. No, brał udział w tak wszechstronnych projektach. No, pierwszy raz go chyba widziałem z Armią. Potem jak usłyszałem płytę Izraela 91, no to w ogóle dla mnie była podróż no, niesamowita. Takie projekty jak Maxi Kellner, które też jakby totalnie zupełnie z innej stylistyki. No i w ogóle tych twarzy miał bardzo wiele i przede wszystkim jakby no za to go szanuję, że był człowiekiem wszechstronnym i nie ograniczał się jakby do jednego stylu, a wszystko jednocześnie jakby wszystko co robił robił to od serca po prostu, nigdy się de facto nie sprzedał w taki sposób, żeby ludzie to odebrali, że gra w jakichś zespołach po prostu dla kariery, dla tego. Robił to, co kochał całe życie. Tak to odbieram. Miałem okazję go kiedyś poznać, nawet podżemować w ogóle wspólnie przy okazji jednego z koncertów, także no, mam bardzo, bardzo fajne z nim wspomnienie i bardzo wielka strata. A co było w jego muzyce takiego? To znaczy, ja może od razu też nawiążę do tego pierwszego pytania, mistrz, tak? Dla mnie jako dla gitarzysty i o tym się tak jakby najmniej mówi, tak? To był po prostu mistrz gitary, tak? Absolutny mistrz tego instrumentu i być może dla niektórych to jest kontrowersyjna opinia, bo nie wiem, bo nie grał szybkich solówek czy coś takiego, tak, ale po prostu miał super mega charakterystyczne brzmienie w tak wielu różnych gatunkach, tak, potrafił stworzyć no, klasyczne numery, tak, od punk rocka przez reggae po jakieś tam psychodeliczne klimaty, takie jak Szum czy Falarek. Także dla mnie, jako dla gitarzysty, to przede wszystkim po prostu genialny gitarzysta, ale właśnie genialny w taki specyficzny sposób. Nie dlatego, że jest najszybszy, nie dlatego, że potrafi grać wszystkie skale, ale dlatego, że po prostu traktował gitarę jako taką no, drogę do otwarcia różnych muzycznych przestrzeni, więc chyba to również odpowiada na twoje pytanie. Myślę, że jako muzyk miał to coś w sobie, co przyczyniało się do świetności jego twórczości pokrótce, tak. Nie każdy ma ten dar, Robert to miał. No tak, artysta ponadczasowy, nie? Tak zostanie po prostu. Obiecałem wam jedno pytanie, a mogę zadać drugie? Jasne. No bo gracie punk rocka, tak? Można tak powiedzieć. A co dzisiaj ma do roboty w ogóle punk rock? Punk rock czy punk rockowiec? Punk rock jako muzyka, jako nośnik. Wiesz, no nie jest zbyt kolorowo i przetrwają tylko najbardziej wytrwali. Ci, którzy chcą kultywować ten w ogóle styl i całą tradycję
to wszystko, co wiąże się ze stylistyką punk rockową. No. A punk rock jako idea ma to samo do roboty, co miał 30 lat temu, nie? Co dzisiaj ma do roboty punk rock i punk rockowiec? Punk rock ma do roboty dokładnie to samo, co miał 40-30 lat temu, czyli nieść jakiś sprzeciw przede wszystkim wobec utartym schematom, wobec złym nawykom, wobec ogólnie złu, które się robi na świecie, wobec temu samemu, czemu buntowali się punkrockowcy wiele lat temu, czyli ma do czynienia dużo z polityką, ma do czynienia dużo z ekologią. Także na tym polu zawsze będzie potrzebny taki głos i uważam, że jakaś taka forma buntu do mainstreamu zawsze będzie miała miejsce i właśnie punk rock tutaj jakby zajmuje, ma to do roboty. A punk rockowiec, no cóż, każdy ten punk rock odbiera po swojemu, nie? Jeden jest aktywny i chce coś faktycznie zmieniać w swoim otoczeniu. A jeszcze ktoś, dla kogoś punk rockiem jest tylko uczestnictwo w takich wydarzeniach jak dzisiaj, jeżdżenie, słuchanie muzyki, a dla kogoś po prostu staczanie się i jakby, ale to jest kwestia już bardzo indywidualna. Dla mnie punk rock to przede wszystkim zaangażowanie i sposób myślenia, który idzie trochę pod prąd utartym trendom konsumpcjonizmu teraz. To może ja się powołam na taki bardzo ciekawy artykuł, wywiad z osobowością punk rocka z lat 80. i 90. Henrym Rollinsem, kiedyś z Black Flag, a dziś wiadomo, trochę z Hollywood, a trochę z innych tam kwestii. On właśnie odniósł się niedawno do sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych, tak? Że wiele osób załamuje ręce i mówi, że jest przechlapane, a on powiedział, co to znaczy przechlapane? Przecież właśnie tego nauczyli nas The Clash, tak? To są właśnie te czasy, na które czekaliśmy. Jak nie teraz, jak się teraz nie zainspirujemy i nie postawimy i nie będziemy z tym wszystkim walczyć, no to po co to wszystko było, tak? Więc myślę, że pod każdą szerokością geograficzną, czy to w Stanach, czy to w Polsce, czy gdzie indziej, ten punk rock nagle chyba się okazuje, że jest może nawet bardziej aktualny niż kiedyś. Może te wszystkie teksty, które dziś Piotr śpiewał na scenie, właściwie idealnie pasują do naszych czasów. Więc myślę, że kurczę, no być może nawet więcej dziś punk rock znaczy niż znaczył kiedyś, nie? A takie imprezy jak dzisiaj pewnie się przyczyniają do tego. Natomiast wiadomo, no to jeszcze musi być tak, że musi być coś więcej niż tylko zjazd tak zwanego zbowidu, nie? musi to gdzieś zaistnieć wśród młodych ludzi po prostu, no. Myślę, że jeszcze najpiękniejsze dni punk rocka są przed nami. Tak. Jedynie co dodatkowo tutaj mogę dodać do wypowiedzi Macieja, to, że rola punk rockowca w dzisiejszych czasach to jest to, aby wychować sobie nowe pokolenia, które będą kultywować to, o czym tutaj wszystkim rozmawiamy, ponieważ niestety tendencje są takie, że zanika publiczność i zainteresowanie też jest najczęściej wśród tych załogantów, którzy od lat w tym wszystkim siedzą, a nie ma świeżej krwi. Ja pamiętam te czasy, kiedy tacy załoganci jak Michał czy Maciej robili wszystko, żebym ja jako mało lat w tym uczestniczył. I myślę, że właśnie tego najmłodszego pokolenia punk rockowców, największym zadaniem tego właśnie najmłodszego pokolenia punk rockowców jest to, żeby kolejne pokolenia ściągnąć po prostu za sobą w słusznym kierunku. Yeah. Najlepszym przykładem jest to, że koncerty klubowe często i gęsto wyglądają bardzo mizernie.
Ja jeszcze pamiętam takie czasy, kiedy na koncerty przychodziło sporo ludzi. Dzisiaj to jest po prostu rzadkość, jeżeli przychodzi full komplet na gig hardkorowy czy punkowy. Myślę, że odpowiednia postawa i edukacja młodego pokolenia być może w przyszłości przyczyni się do polepszenia tego stanu. Czego sobie, kolegom i całej załodze życzę. Ja się odniosę do rodziny, mówiąc to już jako 50+. Uważam, że rodzina jest najważniejsza. Trzeba pracować, troszeczkę wysiłku włożyć, ale mam syna i przede wszystkim chcę, zresztą jestem taki właśnie, że żyję cały czas, jak to tam się zmieniło. Chodzi mi o to, że chcę mu jakby wcielić to, że ponieważ ja też byłem takim buntownikiem, żeby miał swoje zdanie, żeby szanował ludzi, żeby walczył z systemem, nie? I to jest w sumie rzecz, którą poznałem i tak żyję do teraz i chcę, żeby mój syn też był pozytywny właśnie, uważam. A tak naprawdę to, no to wszystko stało się przez punk rocka właśnie. I trwa do teraz właśnie. Dlatego tutaj przyjechaliśmy, wystąpiłem i doceniam tę chwilę właśnie. Czyli punk rock to muzyka pokoju i miłości. No może aż tak tego nie nazwał, bo zawsze punk rock to musi być ostro i musi być bunt, a muzyka miłości to jakbyśmy połączyli reggae z punk rockiem właśnie. Tego nie robił właśnie Brylewski? No właśnie robił, tak, no to jak już wspomniałem właśnie, no to właśnie Brylewski twórcą właśnie czegoś takiego, że można było bawić się przy czadach i przy reggae. No ja tak to odbierałem właśnie. To było spontaniczne, ja wychowywałem się i doceniam to po prostu. Bardzo chętnie sięgam po płyty właśnie, szczególnie Izraela, a już płyta Armia, Legenda to taki ogień, że nie wiem, pamiętam, że chyba przez miesiąc sobie słuchałem go codziennie. Tak, nie mogą się nasycić właśnie. A jakby cofając się do lat wcześniejszych jeszcze, no to Brygada Kryzys. To też miała swój taki zakręt. No, dziękuję. Dziękuję. Chcecie coś jeszcze dodać? Bardzo dziękuję wam za wywiad. Sorry, że takie... No. Nie? Nie jestem medialny po prostu. Możemy myśleć na koniec, że tak naprawdę... To tak ogólnie od siebie mogę tylko powiedzieć, że nasza wersja kapłanów szatana, nagrywamy, tak? Hello, everybody, see you, bye. Ej, chłopci. Tak, wiesz, tak. Jeśli chodzi o numer, który dzisiaj zrobiliśmy z kompanią karną kapłani szatana z repertuaru Izraela, to tak naprawdę ten numer już był zrobiony dawno przez mój zespół, który już od jakiegoś czasu nie gra i to po prostu gdzieś tam leżało w archiwum, nigdy nie doczekało się jakiejś tam szerszej publikacji. I właśnie w związku z tą tragedią, jaka się wydarzyła, po prostu no, uznaliśmy, że nie ma innego wyjścia, jak po prostu odświeżyć ten numer. I tutaj tylko chciałem pozdrowić chłopaków z zespołu Matchbox, z którymi kiedyś miałem przyjemność grać, którzy właśnie ze mną ten numer jakby zaaranżowali, a my z kompanią karną zrobiliśmy, można by powiedzieć, cover coveru, nie? To tak od siebie w ramach jakby tutaj sprostowania, tudzież objaśnienia sytuacji. Dziękuję. Dzięki. Dzięki.